Nie lękaj się, nasza królowo. Znalazłaś łaskę u Boga. Zwyciężyłaś swojego Stwórcę. Wypowiedz więc swój fiat, aby dopełnić zwycięstwa. Wypowiedziałam fiat. Co za wspaniałości! Dwa fiat są się stopiły i Boże Słowo we mnie stąpiło. Mój fiat, posiadając tę samą wartość co Boży, z ziarenka mojego człowieczeństwa utworzył maleńkie człowieczeństwo, które miało zawrzeć w sobie Słowo. I tak dokonał się wielki cud wcielenia. O potęgo najwyższego fiat, Ty wyniosłaś mnie tak bardzo i uczyniłeś tak potężną, że zdołałam utworzyć w sobie człowieczeństwo, w którym miało być zawarte odwieczne słowo, słowo, którego niebo i ziemia nie mogły w sobie pomieścić. Niebiosa były wstrząśnięte, a całe stworzenie zaczęło świętować, krzycząc z radości. Wszystkie rzeczy stworzone wtórowały echem nad małym domkiem w Nazarecie, aby oddać hołd i cześć Stworzycielowi, który stał się człowiekiem, i wołały swoim niemym językiem o cudzie nad cudami, którego jedynie Bóg mógł dokonać. Nieskończoność stała się malutką, potęga pozbawiła się mocy, a jego nieosiągalna wysokość zniżyła się do głębi łona dziewicy. Pozostał jednocześnie małym i niezmierzonym, potężnym i bezsilnym, mocnym i słabym. Moja droga córko, mówi Maryja do Luizy, ty nie możesz zrozumieć, co odczuwała twoja mama w akcie wcielenia słowa. Wszyscy mnie ponaglali i oczekiwali na mój fiat. Mogłam rzec wszechmogący fiat. Droga córko, drogi synu, posłuchaj mnie. Jak bardzo powinno ci leżeć na sercu czynienie woli Bożej i życie wolą Bożą. Moja potęga nadal trwa. Pozwól mi więc wypowiedzieć mój fiat nad twoją duszą. Ale abym mogła tego dokonać, potrzebuję twego fiat. Samotnie nie da się uczynić prawdziwego dobra. Największe dzieła są zawsze czynione we dwoje. Nawet Bóg nie chciał działać samotnie, ale pragnął mnie ze sobą, aby dokonać wspaniały cud wcielenia. W moim i w ich fiat ukształtowane zostało życie Boga człowieka i naprawione zostały losy ludzkości. Niebo już więcej nie było zamknięte. Wszelkie dobra zostały zawarte pomiędzy dwoma fiat. To też wypowiedziałam fiat. Fiat. A moja matczyna miłość zamknie w tobie życie woli Bożej. Witam was, ukochani w woli Bożej, na kanale Echo of God. Kanale, który głosi dar życia woli Bożej. Przed chwilą przeczytałam dialog Maryi
ze sługą Bożą Luizą Picarettą. Maryja opowiadała o momencie tajemnicy wcielenia Słowa Bożego, o momencie poczęcia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziś właśnie, 25 marca, obchodzimy to wielkie święto. Święto największe dla nas, niewolników miłości Jezusa w Maryi. Maryja była pierwszym człowiekiem, który oddał swą wolę Bogu. Zniknęła w Bogu. My, którzy oddaliśmy się jej w niewolę, zaproszeni jesteśmy, aby ją naśladować. Dlatego też następnym krokiem dla niewolnika z miłości w Maryi jest sięgnięcie po dar. Największy dar. Dar życia w woli Bożej. Dar ten został objawiony najmniejszej z najmniejszych, Luizie Picarettie. Ukochani, jesteśmy dzisiaj połączeni z Matką Bożą w Guadalupe, z Jezusem Eucharystycznym. Uwielbiamy Cię, Jezu. Kochamy Cię. Przepełnij nas sobą. Wpatrując się w Jego twarz, w Jego przenajświętsze oblicze, uwielbimy Trójcę Przenajświętszą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, z głębi mojej nicości wielbię Was dogłębnie, dziękuję Wam nieustannie, kocham Was nieskończenie za wszystkich i w sercach wszystkich. Ukochani, poprośmy teraz Boga, aby dał nam czyste serce. Czyste, święte serce. Takie, jak miała Maryja. Serce czyste, stwórz we mnie, Boże, i ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. Wyrzeczmy się teraz swojej woli. Wyrzeczmy się grzechu. Wyrzeczmy się szatana, pychy żywota. W imię Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem Maryi i Luizy Picaretty, wyrzekam się grzechu, wyrzekam się szatana, wyrzekam się pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pychy żywota. I wyrzekam się swojej woli, gdyż ja jestem niczym. To Bóg jest wszystkim. Przybądź, wolo Boża, i zamieszkaj we mnie. Wszystko, co mam, należy do Boga. Bóg jest we mnie tym pięknem, tym dobrem, który złożył we mnie. Ja sam jestem niczym. To Bóg może przeze mnie, przez Ciebie, o wiele więcej. Jezu, kocham Cię Twoją własną wolą. Niech Twoja wola tworzy w moim sercu Twoje wieczne bicie serca, Twoją nieskończoną miłość. Niech mój oddech tworzy tchnienie Ducha Świętego. Niech moje oczy będą Twoimi oczami, moje uszy Twoimi uszami, moje usta Twymi ustami. Niech w moich żyłach płynie krew Jezusa, a wola Boża
krąży we mnie i utworzy we mnie Twoje życie, życie Boga we mnie. Ukochani w Chrystusie Panu, ukochani w woli Bożej, dziś będziemy odmawiać piątą część Różańca Męki Pańskiej, która nazywa się Tajemnice Otwarcia Królestwa Woli Bożej i składa się z rozważań zegara Męki Pańskiej według Luizy Picaretti z godziny 21, 22, 23, 24 i z godziny dodatkowej, która uwielbia naszą najpiękniejszą Mamę Maryję. Zaprośmy teraz Ducha Świętego, aby kierował naszą modlitwą. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź, Duchu Święty, Ty, który wstąpiłeś na Maryję, który zalałeś ją swoją świętością. Przyjdź i napełnij mnie sobą. Napełnij mnie, przepełnij mnie sobą. Uwielbiamy Cię, prosimy Cię, módl się, Boże, w Trójcy Jedyny, módl się nad moim sercem. Acelare, delare, Signore, amore, delare, cantelare. Dzisiaj pragniemy uwielbić Twoją Matkę, Maria, acelare, delare, cantelare, Signore, amore, delare. I na krzyżu odmówmy przygotowaną przez nas modlitwę do Ducha Świętego. O Duchu Święty, Boski Duchu Światła i Miłości, dedykuję Ci moją inteligencję, moje serce, moją wolę i całą moją istotę na czas i na wieczność. Niech moja inteligencja zawsze podporządkuje się Waszym niebiańskim natchnieniom i nauce Kościoła katolickiego, którego jesteście nieomylnym przywódcą. Niech moje serce rozpala się miłością do Boga i bliźniego. Niech moja wola zawsze odpowiada woli Bożej i niech całe moje życie będzie wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, któremu wraz z Bogiem Ojcem i Tobą, Duchu Święty, należy się cześć i chwała na wieki. Amen. Na uczczenie miłości Boga Ojca, który oddał nam swojego Syna na dużym paciorku, odmówmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Godzina 21. Od 13 do 14 w południe. Druga godzina konania na krzyżu. Drugie, trzecie i czwarte słowo z krzyża. Rozważanie. Nie opuszczajcie mnie. Jeśli chcecie więcej cierpień, jestem gotowy. Ale nie oddalajcie się od mojego człowieczeństwa. To jest cierpienie nad cierpieniami. To jest śmierć śmierci. Wszystko inne byłoby niczym dla mnie, gdybym nie cierpiał waszego oddzielenia się ode mnie. Och, miejcie litość dla mojej krwi, dla moich ran, dla mojej śmierci. Ten krzyk będzie nieustannie rozbrzmiewał w waszych sercach. Och, nie opuszczajcie mnie. Miłości moja, jak bardzo ubolewam razem z Tobą i Ty tracisz oddech. Twoja najświętsza głowa opada już na Twoją pierś. Życie Cię opuszcza. Jezu mój, czuję, że sama umieram. Ja również chcę wołać razem z Tobą, duszę, duszę. Nie odejdę od Twojego krzyża, od Twoich ran, by móc Cię prosić o duszę. A jeśli chcesz, stąpię do serc stworzeń i otoczę je Twoimi boleściami, aby nie mogły od Ciebie uciec. A jeśli to by było możliwe, sama chciałabym się ustawić przed bramą piekła, aby odciąć dusze, które mają tam pójść i skierować je do Twojego serca. Ale Ty konasz i milczysz, a ja płaczę z powodu Twojej zbliżającej się śmierci. O mój Jezu, współczuję Ci i mocniej przyciskam Twoje serce do mojego. Całuję je i spoglądam na nie z całą czułością, do jakiej jestem zdolna. A żeby przynieść Ci większą ulgę, czynię boskie czułości swoimi i nimi zamierzam Ci współczuć. Chcę przynieść swoje serce w rzeki słodyczy i wlać je do Twojego. A żeby osłodzić gorycz, którą odczuwasz z powodu utraty dusz. Ten Twój krzyk jest pełen boleści, Jezu. Pragnę podtrzymać Cię i schować się w Nim. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezu, moja jedyna miłości, modlę się za tych, których kochasz, a którzy nie potrafią kochać Ciebie, aby mogli zostać oczyszczeni i uzdrowieni, aby i oni doznali uwolnienia od wszelkiego zła. Amen. Godzina 22. Od 14 do 15 po południu. Trzecia godzina konania na krzyżu, piąte i szóste słowo Jezusa. Jezus umiera. Rozważanie. Jeśli konanie w Ogrójcu było przeznaczone w szczególny sposób
dla umierających. Konanie na krzyżu było jakby pomocą w ostatnim momencie życia, właśnie przy ostatnim tchnieniu. Oba są konaniem, ale jedno różni się od drugiego. Konanie w Ogrójcu było pełne smutku, lęków, niepokojów i strachu. Konanie na krzyżu zaś było pełne pokoju i niezachwianego spokoju. A jeśli zawołałem: ja pragnę, było to nienasycone pragnienie, by wszyscy mogli wziąć ducha w moim ostatnim tchnieniu. A widząc, że wielu uciekło z mojego ostatniego tchnienia, z bólu zawołałem: ja pragnę, i to ja pragnę nadal wołam do wszystkich i do każdego, jak dzwonek u drzwi każdego serca. Pragnę Ciebie, duszo. Ach, nie wychodź ze mnie, ale wejdź we mnie i konaj wraz ze mną. Tak więc 6 godzin swojej męki ofiarowałem ludziom, aby mogli dobrze umrzeć. 3 godziny w Ogrójcu były pomocą w konaniu, a 3 godziny na krzyżu pomocą odwagi. Moja wola doda Ci sił do wszystkiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezu, moja jedyna miłości, modlę się za tych, których kochasz, a którzy nie potrafią kochać Ciebie, aby mogli zostać oczyszczeni i uzdrowieni, aby i oni doznali uwolnienia od wszelkiego zła. Amen. Godzina 23:00, od 15:00 do 16:00. Zmarły Jezus jest przebity ostrzem włóczni. O niebieska Mamo, widzę, że się pochylasz, aby ucałować stopy biednego Jezusa. Jakże bolesne są te rany. Gwoździe wyrwały kawałki ciała i skóry, a ciężar najświętszego ciała okrutnie je porozrywał. Wspólnie je ucałujmy i oddajmy im cześć, tak, aby stworzenia, idąc, mogły poczuć kroki Jezusa, podążającego tuż za Nim. I tym samym nie odważyły się Go obrażać. Widzę, o ukochana Mamo, że kierujesz swój wzrok na serce uwielbionego Jezusa. Co będziemy robić w tym sercu? Ty mnie tego nauczysz, Mamo. Pochowasz mnie w nim. Zamkniesz nade mną kamień. A kiedy złożysz tutaj moje serce i moje życie, będę ukryta aż po nieskończoność. Daj mi swoją miłość, Mamo, abym mogła kochać Jezusa. Daj mi swój ból, abym mogła wstawiać się za wszystkich i zadośćuczynić za wszystkie zniewagi, jakich dozna to serce, to przebite serce. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezu, moja jedyna miłości, modlę się za tych, których kochasz, a którzy nie potrafią kochać Ciebie, aby mogli zostać oczyszczeni i uzdrowieni, aby i oni doznali uwolnienia od wszelkiego zła. Amen. Godzina 24. Od 16 do 17.
zdjęcie z krzyża. Najświętsza Maryja opuszczona. Złożenie Jezusa do grobu. Rozważanie. Pewnego dnia rozważałam godzinę, podczas której niebieska mama czyniła pogrzeb Jezusowi. Ja zaś podążałam za nią, aby dotrzymać jej towarzystwa w jej gorzkim osamotnieniu i okazać jej współczucie. Nie miałam zwyczaju rozważać jej zawsze, lecz tylko czasami. A teraz byłam niezdecydowana, czy mam ją rozważać, czy też nie. A błogosławiony Jezus, pełen miłości, jakby błagając mnie, powiedział do mnie: córko moja, nie chcę, abyś ją pomijała. Będziesz ją rozważała z miłości do mnie i dla uczczenia mojej mamy. Wiedz, że za każdym razem, gdy ją rozważasz, moja mama czuje się, jak gdyby osobiście przebywała na ziemi, powtarzając swoje życie, a zatem powtarzając tę chwilę i miłość, którą mi oddawała na ziemi. A ja mam wrażenie, jak gdyby moja mama ponownie przebywała na ziemi oraz odczuwam jej matczyną czułość, jej miłość i całą chwałę, którą mi oddawała. Będę więc cię będę traktować jako matkę, gdy będziesz odmawiać tę godzinę. Następnie objął mnie i usłyszałam, jak mówił do mnie cichutko: moja mamusia, mamusia. I odpowiadał mi, co moja ukochana mama czyniła. I opowiadał mi, co ona czyniła i jak cierpiała podczas tej godziny. A ja za nią podążałam i od tego czasu z pomocą Jego łaski już nigdy więcej nie ominęłam tej godziny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezu, moja jedyna miłości, modlę się za tych, których kochasz, a którzy nie potrafią kochać Ciebie, aby mogli zostać oczyszczeni i uzdrowieni, aby i oni doznali uwolnienia od wszelkiego zła. Amen. Godzina dodatkowa. Maryja, Królową Królestwa Woli Bożej, Maryja, Królową Nieba i Ziemi, Maryja, Królową naszych serc, Maryja, Królową Twoich myśli, Maryja, Królową Twoich słów, Maryja, Królową całego Ciebie. Rozważanie. Trzy boskie osoby włożyły na głowę Maryi koronę o jasności tak cudownej i wartości tak nieoszacowanej, że żadne stworzenie tego nie widziało i nigdy nie zobaczy. Równocześnie z tronu boskiego doszedł głos: Przyjaciółko, wybranko z wszystkich stworzeń, nasze królestwo należy do Ciebie. Ty jesteś królową, panią i władczynią serafinów,
aniołów i wszystkich innych stworzeń. Według naszego najwyższego wyroku przekazujemy Ci majestat i najwyższą władzę nad wszystkimi stworzeniami. Chociaż byłaś obdarzona łaskami o wiele bardziej niż inne stworzenia, to jednak w swojej pokorze uważałaś, że przysługuje Ci miejsce ostatnie. Dlatego teraz otrzymujesz miejsce pierwsze, jakie Ci się należy, i przyjmij od naszego bóstwa panowanie nad tym wszystkim, co stworzyła nasza wszechmocna ręka. Masz być królową i panią Kościoła wojującego, jego opiekunką, orędowniczką, matką i mistrzynią. Jesteś szczególną opiekunką i patronką państw katolickich. Jeżeli dzieci Adama będą Cię wzywać z głębi serca, jeśli będą Ci służyć i zaskarbią sobie Twoją życzliwość, będziesz im pomagała i pocieszała ich w smutkach i potrzebach. Będziesz przyjaciółką, opiekunką i przewodniczką wszystkich sprawiedliwych. Będziesz ich wszystkich pocieszała, wzmacniała i obdarzała dobrami, odpowiednio do stopnia ich nabożeństwa ku Tobie. W tym celu czynimy Cię skarbniczką naszych bogactw i naszych dóbr. W Twoje ręce składamy nasze łaski i nasze dary, abyś je rozdzielała. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezu, moja jedyna miłości, modlę się za tych, których kochasz, a którzy nie potrafią kochać Ciebie, aby mogli zostać oczyszczeni i uzdrowieni, aby i oni doznali uwolnienia od wszelkiego zła. Amen. Wpatrując się w Jezusa Eucharystycznego, zanieśmy do naszej mamusi w dniu dzisiejszym, w tym święcie niewolników Maryi, Jezusa z miłości przez Maryję do Jezusa, naszym święcie. Zanieśmy wszystkie nasze prośby i uwielbimy Maryję. Maryjo, bądź uwielbiona, Ty pełna łaski, pełna Ducha Świętego. Bądź uwielbiona, a selare, delare, Signore, amore, delare, cantelare, selare, delare, Signore, amore, Maria, Maria, sale, rampere, sende, laria, amore, amore, tak, kocham Cię, Maryjo, kocham Cię. Święty Ludwik, Maria Grignion de Montfort, powiedział i powtarzał to wielokrotnie, że Maryja jest jedyną i doskonałą formą Bożą, zdolną do tego, by z małym trudem i w krótkim czasie tworzyć żywe odbicie Boga. Dusza, która tę formę znalazła i w niej się zatopi, szybko przemieni się w Jezusa Chrystusa, którego ta forma wiernie przedstawia. Poprośmy ją jeszcze o żywą wiarę, dzięki której bez wahania Maryja uwierzyła słowom Archanioła, wierzyła wiernie i stale, aż do stóp krzyża na Kalwarii. Prosimy o to Cię, Panie. Poprośmy o jej głęboką pokorę, która nakazywała jej ukrywać się, milczeć,
poddawać się wszystkiemu i pozostawać zawsze na ostatnim miejscu. Prosimy Cię o to, Panie. O jej prawdziwą, boską czystość, która nigdy nie miała i mieć nie będzie równej w sobie na ziemi. Prosimy Cię o to, Panie nasz. Ukochani w woli Bożej, modliła się z Wami Ewa ze wspólnoty internetowej Echo Boga Fiat. Ukochani, na cześć dzisiejszego święta wydaliśmy audiobook o mocy różańca i demonie wojny. Jak moc różańca, jak moc zdrowaś Maryjo może zniszczyć demona wojny, demona, który jest najokrutniejszy z wszystkich demonów, najpaskudniejszy. Proszę, posłuchajcie go, podawajcie dalej. Subskrybujcie nasz kanał. Zaproście wszystkich, których kochacie, na poniedziałek, na 23. Będziemy wspólnie odmawiać różaniec, uwielbiać Boga, uwielbiać Maryję i prosić o wyświęcenie sługi Bożej Luizy Picaretty. Niech Bóg w Trójcy Jedyny porusza się nad waszym sercem. Fiat.